Cześć, witajcie. Dziś na polski rynek wchodzi Realme GT Master Edition. A tak się szczęśliwie złożyło, że ja od kilku dni mam już okazję używać tego telefonu i dziś mogę Wam w dniu premiery powiedzieć coś już konkretnego na jego temat. To zapraszam. Jak widzicie, przypadła mi w udziale najbardziej bajerancka wersja tego smartfonu i coś mi mówi, że to właśnie ten wariant szary, przygotowany przez japońskiego designera, projektanta Naoto Fukusawę, będzie się sprzedawał najlepiej. Bo nie tylko jest oryginalny, rzucający się w oczy, pan Fukusawa podobno inspirował się tutaj wyglądem walizek podróżnych, nie wnikam, ale nie tylko to się wyróżnia, ale jest też praktyczne w codziennym użytkowaniu, o czym już się przekonałem. Przede wszystkim nie rysuje się to. To jest tak zwana wegańska skóra, czyli powiedzmy to wprost, plastik fantastyk. Ale nie rysuje się, nie pęka przy upadku, a przy tym jest bardzo fajny do trzymania, bardzo przyjemny w dotyku i do tego dzięki matowej powierzchni i tym prążkowaniom dobrze leży w dłoni i pewnie leży w dłoni. Ten telefon, nawet jak będziemy mieć dłoń śliską, wilgotną, spoconą, tłustą, nam z niej nie ucieknie. Z drugiej strony, no jest już bardziej sztampowo, bardziej standardowo. Ekran z otworkiem na aparat do selfie w rogu, czytnik linii papilarnych trochę za nisko położony, ale za to świetnie działający. Naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Z rozpoznawania twarzy zresztą również. Ogólnie poza położeniem czytnika linii papilarnych do ergonomii tego smartfonu nie mam większych zastrzeżeń. Nawet nazwałbym go dosyć poręcznym. Jedynie trzeba się przyzwyczaić do tego, że przyciski głośności są po przeciwnej stronie co włącznik i mnie na przykład czasem przy blokowaniu zdarza się przypadkowo przyciszyć ten telefon. Ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Trochę szkoda, że całość nie jest wodoszczelna, chociaż nawet trochę na taką w sumie wygląda. No ale niestety nie jest. A jeśli wolicie coś bardziej klasycznego, to ten telefon możecie sobie kupić również w wersji czarnej z gładkimi pleckami lub białej, również z gładkimi pleckami. Pokazałem Wam już kawałek wyświetlacza, no to może pociągnijmy ten temat. Wyświetlacz jest super. Super, zważywszy, że to nie jest w sumie jakaś droga konstrukcja, to nie jest telefon z najwyższej półki, a wyświetlacz jest naprawdę ekstra. Tak się fajnie złożyło, że telefon dotarł do mnie w trakcie mojego urlopu. Odebrałem go będąc nad morzem. I dzięki temu mogłem przekonać się, jak dobrze ten ekran spisuje się w silnym nasłonecznieniu. Na plaży słoneczny dzień, do czytania po prostu petarda. Producent obiecuje szczytową jasność 1000 nitów i wydaje mi się, że nie kłamie, bo ekran naprawdę w słoneczny dzień był doskonale czytelny. A z kolei w nocy nie męczył wzroku. Naturalnie dali tutaj ten tryb ochrony oczu. Naturalnie jest tryb ciemny interfejsu, no ale to są w tej chwili już standardy, więc w zasadzie nie ma o czym wspominać. Dla porządku jeszcze dodam, że macie możliwość regulacji temperatury barwowej i intensywności kolorów na wyświetlaczu. A te potrafią być naprawdę bardzo przyjemne dla oka. Mocne, dobrze nasycone. Jeżeli chodzi o ostrość ekranu, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Podobnie jak do panelu dotykowego. Jedyne co, to szkiełko mogłoby być jednak trochę odporniejsze na zarysowania, bo mój egzemplarz już mi się udało porysować, a w sumie mam go niedługo, a folia ochronna, która jest fabrycznie przyklejona na tym ekranie, no to jest naprawdę bardzo nietrwała i w zasadzie chyba tylko na czas transportu może posłużyć, bo ja ją zdjąłem po 2 czy 3 dniach bodajże, bo już była cała w ryskach, a do tego nieziemsko się palcowała. Zatem jeśli go kupicie, to proponuję od razu kupcie na niego jakieś porządniejsze szkiełko. Realme GT Master Edition to jeden z pierwszych smartfonów korzystających z nowego procesora od Qualcomma, Snapdragona 778G. Smartfon ten występuje w wersji z pamięcią operacyjną 6 albo 8 giga. Ja bym proponował tą mocniejszą, dokładnie taką właśnie testowałem, ale dlaczego? Niekoniecznie ze względu tylko i wyłącznie na RAM, czyli nieco większą wydajność, ale ze względu również na pamięć wewnętrzną, bowiem ta mocniejsza wersja ma pamięci 256 GB, a ta tańsza 128 GB. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że pamięci tutaj nie powiększycie, jest tylko miejsce na dwie karty nano SIM, zatem pozostaje Wam tylko to, co dostaniecie w pamięci wewnętrznej telefonu. Generalnie jest to tam powiedzmy około 230 giga na start, przynajmniej w tej mojej wersji. Zatem w wersji 128 liczcie, że będziecie mieli około 100 giga pamięci na start do dyspozycji. A jeżeli chodzi o interfejs, no to cóż, zbyt wielu aplikacji dodatkowych tutaj nie będzie, ale jednak kilka znajdziemy, takie nadprogramowe. Naturalnie każdą z nich można odinstalować, ale kilka warto pozostawić, na przykład taką Soulub do montażu wideo. No ale jeszcze Wam nie powiedziałem, jak wygląda wydajność tego urządzenia. Wygląda, moi drodzy, całkiem spoko. Wyciąga prawie 500 tysięcy wam tutu, tam 470 z groszami, więc wstydu nie ma.
Pracuje naprawdę płynnie, daje się na nim pograć, a co najważniejsze, skubaniec mało co się grzeje. Prawie wcale. Wzrost temperatury jest owszem zauważalny, ale nie jakiś tam duży, a co najważniejsze, wraz z podgrzaniem się telefonu wydajność nie spada. Wykonywałem kilka stres testów po sobie i za każdym razem miałem, jeżeli chodzi o wykres wydajności, praktycznie płaską linię. Ona tam spada, ale dosłownie o punkciki, minimalnie. Zatem możecie być spokojni, ten telefon nadaje się do grania, a przy codziennym użytkowaniu nie będzie Was radził przycinkami, przestojami itd. Wracając jeszcze na sekundkę do interfejsu, to tylko dodam, że mamy tutaj firmowy interfejs Realme. Prosty, czytelny, bez udziwnień. Nie jest trochę opcji personalizacyjnych. Można go używać w formie zasobnikiem, można go używać w formie płaskiej na kolejnych przewijanych ekranach. Jest tam kilka dodatkowych opcji, oczywiście sterowanie gestami itd., ale tak jak powiedziałem, to wszystko powoli staje się standardem i w zasadzie ostatnio chyba spotykamy to w każdym telefonie, więc nie ma o czym mówić. Generalnie interfejs jest ok. Ok, są również takie przyziemne kwestie, jak choćby dźwięk. Jest zupełnie poprawnie, daje się rozmawiać, rozmówcy nie narzekają, my też dobrze słyszymy rozmówców. Głośnik zewnętrzny, no niestety, jest tylko jeden, ale w sumie brzmi nie najgorzej. Mamy do dyspozycji mini jacka, no niestety radyjka nie mamy wbudowanego. Ale słuchawki jak najbardziej możemy podłączyć. Mamy taki dosyć prosty korektor brzmienia Real Sound. No i oczywiście mamy NFC i mamy 5G. Dodam, że działające bezproblemowo w polskich sieciach. W Realme GT Master Edition znajdziemy również całkiem przyzwoity akumulator. Jego pojemność na papierze jakoś specjalnie nie powala, ale generalnie bateria daje radę. Spokojnie ten telefon może pracować 2 dni, jeżeli nie eksploatujemy go nadmiernie. No ale naturalnie jak się postaramy, to możemy baterię wykończyć szybciej. Tak trochę upraszczając i uśredniając, godzinka grania, takiego solidnego upalania przy pełnym podświetleniu ekranu, przy ustawieniu odświeżania ekranu na maksa, bo mamy tutaj odświeżanie 120 Hz, przy stałym połączeniu, akurat ja to sprawdzałem przy dosyć słabym zasięgu, ale jednak w 5G, to bateria spada w ciągu godziny tak pi razy oko o około 10%. W podobnych warunkach, jeżeli będziemy sobie po prostu oglądać YouTube'a, no to spadek tak 5-6%, czyli mniej więcej połowę wolniej bateryjka się rozładowuje. Ogólnie możecie być pewni, że jest to smartfon taki, który jest w stanie popracować 2 dni, ale powiedzmy przy takiej delikatniejszej eksploatacji, a 1 dzień przy bardziej intensywnym. Możecie być pewni jeszcze jednej rzeczy. Tego, że on się po prostu mega błyskawicznie naładuje. W zestawie mamy ładowarkę o mocy 65 W, a pusta bateria napełnia się w nieco ponad pół godziny. No ale przecież nigdy nie dopuszczamy, żeby bateria była całkowicie pusta. Bardzo rzadko zdarza Wam się chyba rozładować telefon całkiem do zera. Zwykle doładowujemy baterię, jak mamy tam 10-15, czasem nawet 20%, a wówczas ten telefon ładuje się w 20 kilka minut. No ale żeby nie było, że tak jestem ze wszystkiego zadowolony, no to niestety tylko przewodowo go naładujemy. Bezprzewodowo niestety nie. No i pora opowiedzieć, jak sprawuje się aparat fotograficzny. Jak widzicie, potrójny. Generalnie aparat ten dobrze radzi sobie w większości scenariuszy. Daje dosyć ostre, dosyć dobrze doświetlone, czasem aż za dobrze, zdjęcia. Oczywiście w tym drugim przypadku korzystajmy z HDR i po sprawie. Kolory są odzwierciedlane poprawnie, autofokus jest szybki i celny. No i oczywiście mamy do dyspozycji sztuczną inteligencję, którą w sumie chyba możemy włączyć na stałe, bo rzadko zdarza jej się przegiąć, jeżeli chodzi o kolorystykę i dynamikę zdjęcia. Zazwyczaj robi dobrą robotę. Aparat szerokokątny ustępuje trochę możliwościami głównemu, szczególnie po zmroku, no ale za to dzięki niemu możemy objąć dosyć szeroki plan. W drugą stronę, czyli przybliżając, no jest już niestety gorzej, bo do dyspozycji mamy zoom cyfrowy. Dwukrotny, no jest ok, pięciokrotny jest całkiem nieźle, ale później to już jest lipa. Niekoniecznie dobrze wypadają również zdjęcia makro, choć aparat niby jest tutaj dedykowany. Dwumegowy. Zaskakująco dobrze wypadają natomiast zdjęcia nocne, ale tu podpowiadam, korzystajcie po zmroku z trybu nocnego, bo on robi naprawdę świetną robotę, a zdjęcia robione w automacie, no to takie powiedzmy są dosyć przeciętne. Jeżeli chodzi o zdjęcia z rozmywaniem tłaczy i portretowe czy selfiaki, tutaj również poważniejszych zastrzeżeń mieć nie można, a dodam jeszcze, że przy selfiakach mamy do dyspozycji HDR, który znów robi dobrą robotę, bo pokazuje szczegóły tła, które przy normalnym zdjęciu byłoby raczej mocno prześwietlone. Jeżeli chodzi o filmowanie, no to tu już wielkiej rewelacji nie ma, jest powiedzmy przeciętnie. Filmy mogłyby być trochę płynniejsze, mogłoby być więcej szczegółów. Można nagrywać ze sztuczną inteligencją, ale ona tutaj akurat już niewiele pomaga. Dźwięk jest powiedzmy też w miarę poprawny.
Jeżeli chodzi o filmowanie, tragedii nie ma, szału również nie ma, jest powiedzmy średnio. A przy filmowaniu najbardziej wkurza mnie to, że nie mogę przełączyć się na obiektyw szerokokątny, nie przerywając nagrywania. Mogę przybliżać, mogę nagrywać szerokim kątem, jeżeli przełączę obiektyw, nim rozpocznę nagrywanie, ale kiedy już zacznę nagrywanie, niestety na szeroki kąt nie przejdę, a szkoda. Interfejs aparatu prosty, czytelny. Szkoda, że zabrakło opcji ułożenia trybów w pożądanej przez nas, przez użytkowników, kolejności. Może aktualizacja to poprawi. I teraz pewnie zapytacie mnie, czy warto zainteresować się tym smartfonem. Na początek powiem, że wersja z pamięcią 6 plus 128, którą niekoniecznie bym rekomendował, kosztuje 1500 zł bez złotówki. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie lepiej dołożyć do wariantu z pamięcią 8 plus 256 giga, bo i większa wydajność, i więcej miejsca na pliki, a cena to 1799 zł, czyli dokładacie 300. I przy tej cenie uważam, że jest to smartfon, którym warto się zainteresować, bo jakichś poważniejszych braków, poważnych słabości nie ma. Dobra, mógłby być wodoszczelny, mógłby się ładować indukcyjnie i mógłby mieć gniazdko na kartę pamięci microSD. Można się jeszcze przyczepić do przeciętnej jakości filmów i braku głośników stereo, ale reszta jest jak najbardziej spoko. W tej cenie to też nie oczekujmy wszystkiego, jakieś kompromisy być muszą. A w sumie dostajemy świetnie wyglądający telefon, z niezłą wydajnością, ze świetnym wyświetlaczem, z aparatami robiącymi całkiem fajne fotki. To czego chcieć więcej? Jako całość całkiem mi się podoba i jest to jeden z telefonów, który mogę Wam polecić, jeżeli szukacie czegoś w granicach 1500-2000 zł. Czas już się żegnać z Realme GT Master Edition, a mnie pozostaje już tylko podziękować Wam za oglądanie i zaprosić oczywiście na kolejne filmy. Cześć!